czy miłość to jest brama do nieśmiertelności? Miłość Boga na pewno jest bramą i boska miłość człowieka również. Heroiczna miłość współmałżonka jest zbawiona. To jest możliwe. Nie wiem, czy jest możliwe zbawienie bez miłości. Chyba nie. Miłość może być tak wielka, jak u świętych, ale może też być taka, jaką my mamy, przeciętna, ale jest. Uznaję, że Bóg jest najważniejszy w moim życiu. Nie będę grzeszył. To jest moja miłość do Boga, taka najmniejsza. Nie grzeszę, nie tylko z obawy przed piekłem, ale z miłości do Boga. Czy po paruzji będzie już tylko miłość, czy jeszcze nadzieja, wiara? Nadziei już nie będzie, wiary też nie, bo zamiast wiary będzie widzenie Boga. Zamiast nadziei będzie spełnienie wszelkich ludzkich pragnień. Pozostanie tylko miłość. Nadzieja będzie spełniona, a wiara się rozświetli widzeniem. Tu, na ziemi, to jest możliwe tylko w części, dzięki darom Ducha Świętego. One dają bardzo głębokie poznanie Boga. Jakie będzie poznanie Boga po śmierci? Na pewno bardzo bliskie. To będzie bardzo przyjazny układ między Bogiem a człowiekiem. Jak powiedział Chrystus do ludzi na ziemi: nazwałem was przyjaciółmi. Czy paruzja może być czymś indywidualnym? Paruzja będzie masowa, obejmie całą ludzkość, ale każda śmierć jest w zasadzie indywidualną paruzją, to prawda. Simone Weil powiedziała, że życie jest czekaniem. Czy zgodzi się ojciec z takim poglądem? Chyba tak. Nadzieja jest czekaniem. Nadzieja boska to jest z pewnością czekanie na spełnienie. Nadzieja ludzka to jest czekanie z niepewnością spełnienia. Człowiek zawsze może zawieść, a Bóg nigdy. Mimo to trzeba czekać, pogodzić się z tym, że jesteśmy słabi i po prostu czekać. Spodziewać się czegoś najlepszego, mimo że dopuszczamy możliwość, iż coś ważnego tu, na ziemi, może się nie spełnić. I co jest dla nas najważniejsze teraz w tym czekaniu? Cierpliwość, taka, jaką miała święta Monika. Jej syn święty Augustyn był, mówiąc językiem współczesnym, narkomanem. Podobno grzyby halucynogenne zażywał i miał dziecko nieślubne. To wszystko święta Monika znosiła i modliła się, żeby syn się nawrócił. Wygrała, stał się jednym z największych świętych Kościoła Zachodniego. Potrzebna jest cierpliwość, z pewnością nadziei, że paruzja będzie, tylko nie wiadomo kiedy. Pewność pokonania zła jest wielką siłą. Gdybyśmy mieli wiarę w paruzję, to byśmy całkiem inaczej żyli. Żylibyśmy z pewnością dobra, zwycięstwem dobra nad złem, mimo wszystkich okropności życia ludzkiego. Żylibyśmy spokojniej. Wiara w paruzję to spokój. Myślę, że święci są bardzo spokojni. Wiedzą, co ich czeka, co czeka świat. Żywa wiara i miłość dają spokój. Nie likwidują nerwowych niepokojów, ale dają spokój ducha. Dzisiejszy świat powoduje nerwicę, hałas, tempo zmian. Człowiek nie nadąża za tą szybkością, a mimo to pod spodem jest spokój. Tylko pomyślę: Bóg, ja, spokój. Rozdział 9. Sztuka oczekiwania i wizja świata po paruzji. Czy można nieustannie z zapałem czekać? Czy bez względu na epokę człowiek w każdym czasie powinien w taki sam sposób oczekiwać powtórnego przyjścia Boga? Oczywiście, bo człowiek zawsze jest taki sam. Może ojciec podać jakieś sposoby tego oczekiwania, jak się przygotować do paruzji. Trzeba prosić o taką łaskę, którą ja dostałem niespodziewanie. Rozumowaniem do tego nie dojdziesz.
Myślę, że Pan Bóg da ją każdemu, ponieważ jest miłością, a miłość lubi, kiedy się na nią czeka. Dzwoniła do mnie ostatnio nasza wspólna znajoma Kinga. Pamiętasz, jak wracaliśmy z nią razem przed kilkoma laty z Poznania? Był późny wieczór. Zadzwonił do niej mąż i powiedział, że nie idzie spać, że będzie czekał. Gdyby nie czekał, coś byłoby nie tak. Każdy kochający czeka na kochanego w mniejszym lub większym stopniu. Dlatego w mszale, w tak zwanej części obrzędowej, chyba 3 razy jest mowa o pragnieniu i oczekiwaniu na przyjście Chrystusa w pełnej chwale. Każdy rzymskokatolicki ksiądz wypowiada te słowa codziennie. Bóg sam prosi, żeby pamiętać o Jego przyjściu, nie tylko na kartach Biblii, ale również w tekstach liturgicznych. Pamięć o powtórnym przyjściu jest wymogiem miłości Boga do człowieka. Jeśli człowiek ignoruje przyjście Boga i w ogóle o tym nie myśli, to znaczy, że Go nie kocha. Nie ma miłości tej, którą nazywamy cnotą teologiczną. Bardzo różnej od sentymentów, chociaż często wyrażają ją sentymenty i uczucia. Paruzja mieści się w miłości Boga do człowieka i do świata całego, ale świat jest systematycznie niszczony przez człowieka. Nie znam się na tych sprawach, ale słyszałem, że produkcja broni atomowej narusza powłokę ozonową. Człowiek sam może wszystko zniszczyć w świecie. Wiem, że teraz już nie tylko Stany Zjednoczone i Rosja są w posiadaniu takiej broni, ale również Pakistan, Indie czy Korea. Śpimy na bombie. Gdyby mocarstwa zaczęły do siebie strzelać z broni atomowej, byłby koniec świata, samobójczy. Myśli ojciec, że to Pana Boga może rozgniewać? Myślę, że tak, chociaż znacznie mniej niż pedofilia duchowieństwa i wychowawców oraz aborcja. Dlaczego bomba atomowa może budzić mniejszy gniew? Dzieci są bardzo bliskie Bogu. Mówi o tym w Ewangelii. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie infantylizm starego człowieka, który już się myli i ma sklerozę. To jest karykatura dziecka Bożego, ale wewnętrzna prostota jest Bogu bliska. Ludzie święci są bardzo prości wewnętrznie. Odbierają Boga bezpośrednio, nie w postaci widzenia, ale w postaci moralnego dostosowania się instynktownie do prawa Bożego. Mają w sobie taką prostotę dziecka, które ufa całkowicie mamie czy tacie. Myślę, że odznaką dziecięctwa Bożego są właśnie prostota zaufania i prostota wiary. Człowiek dorosły, mądry teologicznie, jeśli mówi, że wierzy w paruzję i ufa bezproblemowo, to znaczy, iż jest dzieckiem Boga, mimo że posiada doktorat. Natomiast źle rozumiana wiedza teologiczna jest blokadą dla poznania Boga. Oczywiście dobra teologia jest pojęciowa i musi taka być, ale zarazem wskazuje ona drogę do przyjęcia tego, o czym mówi. Są duchowni, którzy z przekonaniem wypowiadają słowa zapisane w mszale, bo widzą, że mają przed sobą żywe słowo, a inni tylko je klepią. Są osoby świeckie, które czują żywotność Słowa Bożego w Piśmie Świętym i widzą, że każde słowo natchnione, przypuśćmy z psalmów, jest żywe Bogiem. Leży na stole gruba księga, ale pełna jest życia. Czym powinno się charakteryzować czuwanie? Czuwanie to kontemplacja, intuicja i intuicyjne widzenie pewności i nadprzyrodzonej tego wydarzenia. Ja widzę wydarzenie paruzji. Ono jest dla mnie absolutnie pewne i pociesza mnie. To jest taka pewność jak ta, że ta czapka
leży teraz tutaj na stole. Czuwanie to trwanie w intuicji. Najpierw trzeba o tę intuicję Boga poprosić. Tak było u mnie i od 5 lat nie mam cienia wątpliwości co do paruzji. W tym jej widzeniu jest zawarta pewność i jakaś tajemnicza radość, ale w samym czuwaniu ważna jest też wiara. Kontemplacja, intuicja, pewność, radość i wiara w zwycięstwo to najważniejsze punkty w tym czuwaniu. Tak, tylko trzeba pamiętać, że nie znamy i nie poznamy okoliczności paruzji. Pismo Święte opisuje katastrofy, ale sam Chrystus przestrzega, że różne wypadki i katastrofy niekoniecznie będą oznaczać zbliżający się koniec świata. Czy coś jeszcze jest ważne? Trzeba się też starać o bliskość Boga. Jeśli wszystko przygasa, bo jesteśmy tylko ludźmi i każde uczucie przygasa, wtedy można spotkać się intymnie z Bogiem w Komunii Świętej. Msze święte są codziennie odprawiane. Przyjmując Chrystusa, można prosić, by ożywił swoją obecnością wiarę w paruzję. Dlaczego właśnie obecnością? Ponieważ nie musi nic mówić, gdyż sama obecność przyjętego pokarmu, którym jest ciało Pańskie, i picie wina, które jest Jego krwią, są trwaniem w Nim. Kiedy przyjmuję Komunię Świętą, stwarzam okazję dla Syna Bożego, żeby we mnie umocnił wiarę w paruzję. Jest to okazja nadprzyrodzona, bo paruzja jest wydarzeniem nadprzyrodzonym, który wydarza się w normalnym świecie. Jaki będzie świat po paruzji? Jak ojciec widzi i rozumie paruzję opisaną w Biblii? Jaki jest jej sens? Paruzja w Biblii to temat, który właściwie kończy wszystko, bo Biblia dąży do paruzji. Ja widzę to tak. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, między innymi po to, żeby ten miał udział w jego szczęściu i żeby spotkał się z nim. Spotkanie było bardzo przyjemne. Szmer liści, szmer drzew, kroki Jahwe, który szukał Adama. Znamy tę scenę. Nic z tej pierwotnej swobody i zażyłości z Bogiem niestety nie wyszło, bo człowiek przekroczył przykazania i zawstydził się. Zaczęła się więc ogromna epopeja odkupienia człowieka przez różnych ludzi, proroków natchnionych przez Ducha Świętego. Bóg zawarł z ludźmi przymierze, które było bardzo często łamane przez naród wybrany. Wreszcie Bóg posłał swego Syna i myślał, że go uszanują, a oni Syna Bożego zabili. Jego śmierć odkupiła nas wszystkich i zaczął się okres ludzkości odkupionej, która niekoniecznie jednak trzyma się nowego przymierza, przymierza miłości. Trzeba więc to wszystko oczyścić ze zła i uporządkować. To właśnie jest paruzja. Zło ma być zniszczone, a dobro odbudowane. Człowiek będzie miał tak zwane dary specjalne, które opisuje święty Paweł. Będzie nieśmiertelny, odziany w światło, lotny, będzie mógł się przenosić z szybkością myśli, gdzie tylko będzie chciał, i przenikać materię, tak jak Syn Boży przeszedł przez zamknięte drzwi. Takie jest widzenie człowieka przyszłości. Mam nadzieję, że ciebie i mnie, i czytelnika tej książki, przekracza ono wszystkie możliwe głupkowate historie science fiction, które są nieprawdą. Prawda jest zawarta w Piśmie Świętym. Drugie przyjście Syna Bożego ma zacząć nowe, wieczne życie i szczęście z ludźmi, którzy będą mieli właśnie takie cechy. Czytając Biblię, zrozumiałem, że Bóg zawsze chodzi za człowiekiem. Najpierw w raju chodził, potem wcielony podążał ścieżkami Galilei. Wreszcie przyjdzie na końcu świata. Biblia jest dynamiczna,
przychodzeniem Boga, przeróżnymi teofaniami. Przy paruzji będzie przyjście człowieka, który ma rządzić światem i oddać go pod władzę Boga Ojca. On wtedy będzie wszystkim we wszystkich, żadnej władzy, tylko bezpośrednia zależność od Boga. Paruzja jest tym kamieniem milowym dobra i zła, szczęścia ludzkości i zupełnie innego człowieka. To jest właśnie wizja i sens paruzji. U niektórych świętych występuje tak zwane przebóstwienie, ale oni pozostają dalej zwykłymi ludźmi. Tu natomiast człowiek będzie zupełnie inny. Czy ten świat nie będzie nudny? Myślę, że możliwości świata po paruzji będą nieskończone. Co będzie w nim abstrakcyjnego? Chociażby podróże i poznawanie, możliwość bycia tam, gdzie się chce, w każdej chwili. Człowiek otrzyma dar szczęścia boskiego. Widzenie Boga będzie widzeniem uszczęśliwiającym. Daleką analogią ludzką byłoby widzenie matki czy ojca, które uszczęśliwia człowieka. Ale tutaj będzie Ojciec wszechobecny. Wszyscy go będą widzieć i wszyscy tym widzeniem będą uszczęśliwieni. Co z tymi, których uważamy za wrogów? Ich los zależy od tego, jacy byli w chwili śmierci. Może zupełnie niesłusznie uważaliśmy ich za wrogów. W ogóle nie powinniśmy uważać nikogo za wroga. Może wróg to za dużo powiedziane, ale jeżeli kogoś nie lubię, jak będzie w tym nowym świecie? Polubimy się? Myślę, że tak. Będziemy mieli takie widzenie człowieka, swojego dawnego wroga, że go polubimy, pokochamy go nawet. Będzie bardzo łatwo kochać ludzi zbawionych, odkupionych, pięknych i mądrych, a głupich? Nie będzie głupich. Widzenie Boga jest samą mądrością. Myślę, że już tutaj, na ziemi, ten, kto chce, choć przez chwilę pozna Boga, nie bezpośrednio, ale w dużej bliskości, staje się bardzo mądry. Kilka sekund kontaktu, nie tyle wizualnego, ile życiowego, z Bogiem, owocuje innym życiem. Ja zawsze namawiam wszystkich, żeby nie klepali pacierza, czy chodzili bezmyślnie na mszę świętą, ale żyli tym, co robią. Jeżeli ludzie będą się starali żyć żywym Bogiem, to wtedy nie będą się starzeć. Biologicznie oczywiście tak, ale psychicznie i duchowo nie. Kontakt z żywym Bogiem to ciągły dopływ życia. Człowiek nie żyje wtedy tylko własną starością, zamknięciem czy egoizmem. Powiedziałem kiedyś w jednym wywiadzie i bardzo mi się to podoba, że człowiek na starość jest jak samochód z ciągle włączonym biegiem wstecznym. Po paruzji tego nie będzie. Pójdzie cały czas do przodu. Biblia również idzie cały czas do przodu. W 21 rozdziale Apokalipsy te słowa są ważne i prawdziwe. Bóg stwarza ciągle coś nowego. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma i miasto święte Jeruzalem nowe. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. Apokalipsa 21, wersety 1-3. Nam się wydaje, że Pan Bóg jest bardzo stary. Ludzie robią to, co chcą, a Bóg Ojciec siedzi na tronie w koronie, ma wszystko, ale jest zupełnie bezradny. To jest obraz nieprawdziwy. Bóg jest wszędzie i jest niesłychanie ruchliwy. Jest pulsujący życiem. W tej chwili, w tym pokoju, jest obecny tak zwaną wszechobecnością i tętni życiem. Dlatego to tętniące życie Boga jest bardzo urocze. Urok
coraz nowszego ruchu Boga z zachowaniem tożsamości, a to wszystko będzie stale dostępne, widzialne i do przeżycia przez ludzkość odkupioną po paruzji, w nowym świecie. A jak będzie wtedy współgrała wola człowieka z wolą Boga? Będzie tym samym, nie w sensie ontologicznym, ale będzie ten sam cel i to samo działanie. Nie będzie żadnej sprzeczności między nimi, bo wola boska będzie uszczęśliwiająca, dlatego każdy człowiek jej pragnie. Teraz, w tym świecie, człowiek jest szczęśliwy, kiedy poddaje się woli Bożej. Jeśli pogodzi się z niedostatkiem, chorobami, to głęboko zanurzy się w woli Boga i poczuje, że jest nieśmiertelny, że wszystko zło minie. Poczuje, że ma przed sobą nieskończone szczęście. Wolą Boga jest, żeby człowiek był szczęśliwy, ale konieczne jest właśnie to zanurzenie. Czy to jest możliwe? Znam ludzi, którzy mają tego typu kontakt z wolą Boga. Może nie są liczni, ale istnieją. Na pewno zakonnicy powinni mieć takie doświadczenie, gdyż śluby zakonne ułatwiają zbawienie i harmonizują nas zupełnie z wolą Bożą. Czy mają? Nie wiem. Myślę, że taka harmonia to kwestia wielu lat dobrego życia zakonnego czy rodzinnego. Życie przede wszystkim w posłuszeństwie. W rodzinie posłuszeństwo jest niesamowicie trudne. Ja bym nie wytrzymał, gdyby mną żona komenderowała dzień i noc, ale to też jest posłuszeństwo, może nawet bardziej zasługujące na podziw niż zakonne. Ojcze, jeśli wola ludzka będzie współgrała z wolą Bożą tak samo jak teraz, to człowiek, będąc wolnym, będzie mógł dalej wybierać zło? Teoretycznie tak, bo wola jest zawsze wolna, ale będzie tak złączona z dobrem i miłością, że praktycznie on za żadne skarby świata tego nie zrobi. Ten, kto raz zobaczy absolutne dobro, nie będzie mógł już wybrać zła. Jak było na początku świata, skoro nie wszyscy aniołowie wybrali dobro? Na początku świata była próba posłuszeństwa u aniołów i ludzi. Wiemy o tym z tradycji. Nie wszyscy aniołowie przeszli ją pozytywnie. Adam również zawiódł, ale Bóg, mimo że człowiek go nie posłuchał, wziął na siebie jego winę, przez co każdy z nas ma szansę być odkupionym. Natomiast jeśli jeszcze raz człowiek odrzuci miłosierdzie Boże, to nie wiadomo, co z nim będzie. To zależy od chwili, w jakiej odrzuci propozycję Boga. Podkreślałem już wcześniej, że głębia duszy ludzkiej jest znana tylko Bogu. Wiemy, że jeden akt żalu doskonałego, czyli z miłości do Boga, wystarczy, żeby przebaczone zostały wszystkie grzechy. Człowiek nigdy jednak nie jest pewny, czy ma w sobie żal doskonały, dlatego przystępuje do spowiedzi. Tam potrzebny jest żal z bojaźni przed karą. Mam go w sobie wtedy, kiedy wiem, że to, co zrobiłem, jest złe. Przypuśćmy, że mąż zdradził żonę i przystępuje do spowiedzi, żeby wyznać swój grzech, bo widzi, że to jest zło. Ma w sobie żal z bojaźni. Bóg mu przebaczy. Miłość Boga jest bardzo ważna. Jest rzeczą najpiękniejszą i najpraktyczniejszą, bo chroni nas w różnych nagłych sytuacjach. Modlimy się czasem, żeby Pan wyzwolił nas od nagłej i niespodziewanej śmierci. Ale jeśli żyjemy w miłości Bożej, to nie ma nagłej śmierci, jest tylko nagłe przejście do miłości. Oczywiście może być okresowe oczyszczenie w czyśćcu, ale ostatecznie nastąpi przejście do pełni życia. Czy Chrystus przy powtórnym przyjściu da jeszcze szansę tym, którzy są dzisiaj uznawani przez nas za zbrodniarzy?
W tym momencie oni już będą osądzeni. Myślę, że jest za późno na akt żalu. Tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba go czynić przed śmiercią. Ci, którzy tego nie zrobią, będą osądzeni na sądzie ostatecznym i przepadną. Idźcie precz ode mnie, byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Ci osądzeni będą po lewicy i według nauki Kościoła pójdą na wieczną mękę. Jak to dokładnie będzie wyglądać, nie wiemy. Niektórzy teologowie mówią, że piekła już nie ma, ale ja się pytam, gdzie wobec tego diabeł urzęduje? Przecież czasami się pokazuje tu, na ziemi. Osobiście miałem do czynienia z diabłem kilka razy. Nota biograficzna. Joachim Kazimierz Badeni, dominikanin, urodzony 14 października 1912 roku w Brukseli, gdzie jego ojciec Ludwik hrabia Badeni był radcą poselstwa austriackiego. Jego matka Alicja Ankar-Krona była szwedzką arystokratką. Imię Kazimierz otrzymał na chrzcie po dziadku, który pełnił funkcję premiera Austro-Węgier w latach 1895-1897. W 1916 roku stracił ojca i zamieszkał wraz z matką w rodzinnym majątku w Busku na dzisiejszej Ukrainie. Kilka lat później matka wyszła ponownie za mąż za arcyksięcia Karola Olbrachta Habsburga. Młody Kazimierz przeprowadził się do pałacu ojczyma w Żywcu. Tam pobierał nauki, najpierw prywatnie, a w 1930 roku zdał egzamin dojrzałości w Państwowym Gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Żywcu. Po maturze rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i prowadził swobodne życie bogatego młodzieńca. W 1938 roku Badeni podczas pobytu we Lwowie przeżył nawrócenie. Po latach podkreślał, że stało się to za przyczyną Matki Bożej. Owocem nawrócenia było pragnienie wstąpienia do trzeciego zakonu dominikańskiego. Po rozmowie z lwowskim dominikaninem zaczął rozważać wstąpienie do pierwszego zakonu. Wybuch wojny przerwał te plany. Badeni przedostał się ze wschodniej Małopolski do Rumunii, gdzie przebywał przez kilka miesięcy i zaręczył się z młodą rumuńską arystokratką. Następnie, wędrując przez Europę, dotarł do Francji i zaciągnął się do trzeciej kompanii strzeleckiej formującego się tam wojska polskiego. W czasie II wojny światowej służył w samodzielnej brygadzie strzelców podhalańskich i pierwszej samodzielnej brygadzie spadochronowej generała Sosabowskiego. Walczył pod Narwikiem we Francji i w Maroku. W tym ostatnim miejscu spędził jakiś czas w niewoli. Tam też zainteresował się duchowością błogosławionego Karola de Foucault. Z Maroka dotarł na Gibraltar, gdzie pełnił funkcję sekretarza misji polskiej. W 1943 roku został przeniesiony do sztabu generalnego Władysława Sikorskiego w Anglii. Tam pod wpływem spotkania z ojcem Innocentym Marią Bocheńskim wstąpił do nowicjatu ojców dominikanów. Pierwszą profesję złożył 12 września 1945 roku w Anglii, a profesję wieczystą 12 września 1948 roku w Polsce. Przyjął zakonne imię Joachim, imię ojca Matki Bożej. Do Polski wrócił w 1947 roku i ukończył studia teologiczne w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1950 roku z rąk biskupa Stanisława Rosponda. Jako kapłan przez krótki okres
był mistrzem nowicjatu zakonu dominikanów. Najlepiej czuł się jednak w roli duszpasterza młodzieży. Przez wiele lat prowadził duszpasterstwa akademickie w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Był współtwórcą słynnego krakowskiego duszpasterstwa Beczka. W latach 80. zaangażował się w ruch odnowy w Duchu Świętym w Krakowie i Hermanicach koło Bielska Białej. Ojciec Joachim był potomkiem rodu Badenich, których wpływy polityczne i potęga finansowa sprawiły, że Galicję i Lodomerię nazywano Republiką Badeńską. Majątek utracił już w czasie II wojny światowej, co, jak często podkreślał, ułatwiło mu podjęcie decyzji o wstąpieniu do zakonu. Jako duszpasterz miał charyzmat kojarzenia par. Wśród studentów krążyło nawet powiedzenie: tylko Badeni dobrze cię ożeni. Zafascynowany był pismami chrześcijańskich mistyków, szczególnie mistrzem Eckhartem. Interesował się psychologią Yanga, buddyzmem i twórczością Tolkiena. Posługiwał się biegle kilkoma językami: szwedzkim, angielskim, niemieckim, francuskim i łaciną. Jego ulubieni święci to święty Jan od Krzyża, święta Teresa z Avila, święta Katarzyna ze Sieny, święta Jadwiga Królowa oraz święta Faustyna. Miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej i żywił ogromną miłość do Eucharystii, czemu dał wyraz w ostatnich dniach życia. Mimo cierpienia po złamaniu stawu biodrowego codziennie koncelebrował mszę świętą w swojej celi i prosił, żeby odmawiano różaniec przy jego łóżku. Zmarł 11 marca 2010 roku w opinii świętości w krakowskim klasztorze ojców dominikanów.